Rozpoczęcie nagrania. Dobry wieczór wszystkim. Cieszę się, że 17 osób się tutaj pojawiło i zdecydowało się spędzić poniedziałkowy wieczór z nami. Pozwólcie, że podzielę się swoim ekranem, na którym pewnie będzie widać slajdy. Nazywam się Wojciech Pędzich i porozmawiamy dzisiaj, powiemy wam nieco, a kto to zaraz też się dowiemy, o konkursach edycyjnych w Wikipedii. Zadaliśmy sobie pytanie, czy konkursy edycyjne w Wikipedii to hit czy kit, a ja rozszerzę je nieco o powiedzenie troszeczkę więcej w ogóle o badaniach w Wikipedii. Kim jestem? Jestem wikipedystą od ponad 14 lat. Mam na swoim koncie prawie 56 tysięcy edycji, to jest dużo i niedużo. Usunąłem już ponad 20 tysięcy stron, co sprawia, że widziałem i dobre treści, i treści złe, i treści fatalne, i treści łamiące prawo. Jestem również członkiem Stowarzyszenia Wikimedia Polska, czyli zajmuję się Wikipedią i projektami siostrzanymi, pomagam się zajmować Wikipedią i projektami siostrzanymi w troszeczkę innym kontekście, może w kontekście organizacyjnym. Byłem członkiem zarządu stowarzyszenia, byłem sekretarzem, sprawuję różne inne funkcje, uwielbiam ten światek. Przede wszystkim jestem jednak wolontariuszem, który uwielbia ten światek, który chce mu pomagać i który znalazł się tutaj i dzisiaj, żeby wam poopowiadać o badaniu tego świadka. A wcale nie było kiedyś tak różowo. Rozpocznijmy, pójdźmy sobie tą drogą, rozpocznijmy wspólną drogę przez badania dzisiaj wieczorem. Badania, tak, badania. Do 2013 roku badań na temat Wikipedii czy Wikimediów wcale nie było tak dużo. Naliczyłem 10 książek przed tym 2013 rokiem, które były troszeczkę na przykład manualami o edytowaniu Wikipedii, prostymi książkami o historii Wikipedii, raczej opisowymi. Aż wtem dla mnie ta przygoda zaczęła się rok wcześniej. W 2012 roku u moich wirtualnych drzwi stanął Dariusz Emielniak i powiedział: słuchaj, napisałem książkę o Wikipedii. Czy chciałbyś ją przejrzeć swoim okiem edytora od już wtedy ładnych paru lat? Czy chciałbyś ją przetłumaczyć? I nie wiedziałem wtedy, że coś, co nazywało się, zostało zatytułowane Życiem wirtualnych dzikich, będzie pierwszą i tak naprawdę chyba do tej pory jeszcze jedyną taką pełną etnografią Wikipedii jako społeczności. Ta książka jest fantastycznie ciekawa, napisana bardzo żywym, bardzo przystępnym językiem przez Darka, co sprawia, że się fajnie tłumaczyło też, zresztą jak inne jego teksty, które też tłumaczyłem. Książka jest cały czas na tyle aktualna, że dwa lata temu ukazało się jej tłumaczenie na język rosyjski. Czy spowodowała większą liczbę badań na temat Wikipedii z wykorzystaniem Wikipedii i innych jej projektów? No trochę tak, trochę nie. Nadal niewiele wiadomo o Wikipedii i o Wikimediach. W tym roku, na początku tego roku pojawiło się badanie, które zrealizowaliśmy razem z Darkiem Emielniakiem i jego żoną Natalią na temat tego, czy modlitwy wstawiennicze za biskupów w naszym przypadku wydłużają im życie. Pierwszy raz trafiłem na Donalda jako człowiek z moim nazwiskiem. Aż tutaj wstawiłem mema, którego Donald z racji opisu tego artykułu, zresztą bardzo rzetelnego opisu tego naszego badania, zamieścił. I to było takie fajne, opublikowane w wysokopunktowanym czasopiśmie badanie naukowe z wykorzystaniem treści. Nie Wikipedii konkretnie, ale Wikidanych, które wtedy miały 50 kilka milionów rekordów. Ale pokazaliśmy parę rzeczy, pokazaliśmy między innymi, że na treściach z projektów Wikimedia, z wykorzystaniem tych treści w projektach Wikimedia da się badania prowadzić. No właśnie,
badania. Dochodzimy do czegoś, co wydarzyło się ponad 2 lata temu. Ponad 2 lata temu odbyła się taka sesja strategiczna w Strzyżewie niedaleko Warszawy, na której zgromadziła się większość zarządu ówczesnej kadencji Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Dołączył do nas Łukasz Garczewski. I popełniliśmy taki dokument oparty na zrównoważonej karcie wyników. Kto studiował zarządzanie, może wie, że to jest takie narzędzie, no, nawet ci, którzy nie studiowali zarządzania, mogą wiedzieć, że to jest takie narzędzie, które pozwala całościowo spojrzeć na organizację w ujęciu, no tak, w ujęciu wyników, które ta organizacja chciałaby osiągnąć. Jedną z rzeczy, którą umieściliśmy wtedy w tej zrównoważonej karcie wyników, był program badań. Był program badań edytorów, był program badań projektów Wikipedii, Wikisłownika, Wikiźródeł i tak dalej. I był też program badań odbiorców. Chcieliśmy wtedy, chcemy dalej jako organizacja, wiedzieć więcej i nasze decyzje opierać na faktach, a nie na domysłach, nie na tym, co czujemy, a na tym, co wiemy, bo udało nam się to rzetelnie zbadać i opisać. No to może nieco konkretniej. Po co to w ogóle? Zostawiam sobie to samo zdjęcie ze Strzyżewa, bo dalej jesteśmy w Strzyżewie, dalej jesteśmy na sesji strategicznej, dalej jest to zdjęcie, na którym jest TAR i TOR, albo TOR i TAR. W innym miejscu tego dokumentu zrównoważonej karty wyników mieliśmy zapisany bardziej świadomy rozwój wsparcia społeczności Wikimediów. I o, moi drodzy, robi się coraz bardziej konkretnie, ale chyba jeszcze nie za bardzo konkretnie. W zeszłym roku stwierdziliśmy z Natalią, że chcielibyśmy zbadać coś, co stowarzyszeniu da wymierne wyniki, wymierne zyski, może nie monetarne, ale da stowarzyszeniu zysk w postaci tego, że stowarzyszenie będzie bardziej wiedziało, co robić i jak robić. No to dobrze, konkretnie, proszę bardzo, daję wam konkret. Stowarzyszenie Wikimedia Polska organizuje albo współorganizuje konkursy edycyjne. Tutaj mamy logo międzynarodowego konkursu odbywającego się wiosną, haha, jak jego nazwa wskazuje, to jest CE Spring, konkurs pisania haseł o poszczególnych krajach, czy dotyczących poszczególnych krajów rejonu Europy Środkowej i Wschodniej. Organizowane są inne konkursy edycyjne, w marcu jest organizowany konkurs edycyjny pod nazwą Nieznane Kobiety w Wikipedii. Mamy miesiąc wyróżnionego artykułu. W części w hołdzie dwóm bardzo wybitnym osobom związanym z polskojęzyczną Wikipedią, Belisariusa i Halibuta. Organizowaliśmy konkurs specjalny pod nazwą Wolna Polska, Wolna Wiedza i w pewnym momencie pojawiło się pytanie, przyszło do nas z zewnątrz, ono się zwerbalizowało, czy w ogóle po co my robimy te konkursy? Czy te konkursy przynoszą treści, które są wystarczająco wysokiej jakości? Czy po prostu dają nam odcinane od sztancy kolejne artykuły o czymś albo kimś, albo w liczbie mnogiej czymś albo kimś? Czy to są rzeczywiście treści, no, którymi można się chwalić i które uzasadniają to, żeby Wikimedia Polska poświęcało pieniądze, czas, zasoby pracowników, w ogóle żeby angażowało się jako marka w konkursy edycyjne? Skonkretyzujmy to sobie. Czy konkursy edycyjne skutkują pojawianiem się haseł o jakości przekraczającej na przykład hasła tworzone spontanicznie? Bo to jest bardzo łatwo podzielić hasła na dwie pule, hasła konkursowe, hasła niekonkursowe. I zaczęliśmy dzielić. I zaczęliśmy myśleć o tym, jakie hasła, jakie grupy haseł można sobie fajnie porównać i pomiędzy jakimi grupami haseł można by było sobie zrobić właśnie te dwie próby badawcze. I tutaj wchodzi nasza grupa badawcza. Obydwie koleżanki, z którymi to podstawową część badania przeprowadziłem, są tutaj z nami. Doktor Anna Modzelewska, Uniwersytet Jagielloński,
chociaż to zdjęcie zakosiłem ze strony Uniwersytetu Warszawskiego. Dlatego tutaj nie ma atrybucji. Większość zdjęć, większość materiałów graficznych, które wykorzystuję w swoich prezentacjach, jest na wolnej licencji, mają stopki licencyjne. Tutaj nie. Oraz dr Marta Szeluga-Romańska, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii. To właśnie z Martą pojawił się po raz pierwszy temat książki Darka Jeleniaka, o której wspominałem wcześniej. Świadczyłem Ani i Marcie pewne usługi tłumaczeniowe, poprawianie tekstu, a skończyło się tym, że zaprosiłem je do badania. W badaniu wspierała nas, no, w badaniu wspierałem koleżanki ja. Katarzyna Wiążewska, nasza wolontariuszka, analityczka, statystyczka w stowarzyszeniu. Wsparcie pełnoorganizacyjne, duże serce dla tych badań i dużą motywację dla tych badań dała nam Natalia Szafranko-Zakowska, która to spotkanie rozpoczęła, zainicjowała i która moderuje to spotkanie. Gdy już zebraliśmy tę grupę, to sobie pomyśleliśmy, no to spróbujmy zdefiniować, jakie hasła chcielibyśmy badać. Troszeczkę nie ma sensu robić badania na wszystkich hasłach, które zostały stworzone w ramach konkursu, dlatego że to są hasła różne, od krótkich do długich, od haseł o kobietach do haseł o rzekach, fabrykach fortepianów i kamieniach szlachetnych. Więc stwierdziliśmy, że sobie tą próbkę zawęzimy. Zawęzimy ją sobie do biografii kobiet, które powstały na polskojęzycznej Wikipedii w roku 2020. Całe 12 miesięcy biografii kobiet. Tych biografii, które powstały spontanicznie, poza wszelkimi konkursami, w polskojęzycznej Wikipedii biografii kobiecych w tych 12 miesiącach znalazło się 3036. Mam listę, policzone. Zaś biografie kobiece wyłuskaliśmy z trzech konkursów edycyjnych. Było ich łącznie 642, z czego w ramach konkursu Sea Spring powstała prawie 1/3, bo powstały 194 hasła biograficzne. W ramach Wiki Wyzwania powstało 76 biografii kobiet. Zaś w ramach konkursu Nieznane kobiety Wikipedii, co właściwie zaskakujące nie jest, powstało biografii 372. Zestawiliśmy więc te 3036 biografii niekonkursowych z 642 biografiami pochodzącymi z konkursów i dobraliśmy do tego metodę badawczą. Wybraliśmy badanie jakościowe, dwuetapowe. Zrealizowaliśmy je w formie badania fokusowego z udziałem edytorów Wikipedii, żeby zebrać ich opinie na temat jakości haseł i badania fokusowe z udziałem czytelników. Planowaliśmy, nie wykonaliśmy jeszcze trzeci etap badania. Były to wywiady indywidualne z medioznawcami. I teraz bardzo bym chciał, żeby albo Ania, albo Marta troszeczkę nam opowiedziały w ogóle o tym, czym jest badanie fokusowe i dlaczego właśnie to narzędzie badawcze okazało się najlepsze do naszego badania. Dzień dobry, witam Państwa. Tak jak Wojtek już zrobił wprowadzenie, ja nazywam się Anna Modzelewska i pracuję na Uniwersytecie Jagiellońskim jako adiunkt. I wspólnie z Wojtkiem i Martą Szelugą-Romańską zrealizowaliśmy badania fokusowe na dwóch grupach. Badanie fokusowe jest narzędziem z zakresu metod jakościowych, co umożliwia badanym swobodne wypowiedzenie się. Tutaj w badaniach jakościowych nie szukamy prawidłowości i też pewnych tendencji, które moglibyśmy przełożyć na
całą populację, natomiast skupiamy się na indywidualnym odbiorze i indywidualnej perspektywie poszczególnych osób, które w takim badaniu uczestniczą. Sam wywiad grupowy, czyli wywiad fokusowy, jest zogniskowany na konkretnych zagadnieniach. Taki wywiad jest moderowany przez badaczy wokół konkretnych tematów. W tym przypadku tym tematem wiodącym były kwestie związane z poszukiwaniem cech hasła wysokojakościowego. Stąd założyliśmy właśnie taki scenariusz badania, że użytkownicy Wikipedii i moderatorzy dostawali linki do haseł, które wyselekcjonowaliśmy, i później rozpoczęliśmy dyskusję nad tymi hasłami, w ten sposób próbując ustalić, jakie są mocne i słabe strony analizowanych haseł, aż w końcu udało nam się dojść do konkluzji, wspólnych wniosków i w ten sposób wydzieliliśmy cechy haseł, które użytkownicy Wikipedii i moderatorzy postrzegają jako hasła wysokojakościowe. Dziękuję bardzo. W badaniu w każdej grupie oczywiście nie udostępnialiśmy wszystkich tych tysięcy haseł uczestnikom badań. Wyselekcjonowaliśmy, o ile dobrze pamiętam, 10 haseł, z czego połowa była konkursowymi, połowa haseł była niekonkursowymi. I przedstawiliśmy uczestnikom do przeczytania, do zapoznania się, a później do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami. Przejdźmy najpierw do tego, o czym mówili edytorzy Wikipedii. Jakie cechy takiego hasła wskazywali jako cechy pożądane? Edytorzy wskazywali przede wszystkim, że dobre hasło, wysokojakościowe hasło powinno być kompletne. Powinno być również wzorowane, standaryzowane. Tutaj pojawiła się taka wypowiedź na przykład o wzorcach, które mamy na podstawie haseł medalowych. Bardzo często jest tak, że jak jest hasło medalowe, to później kolejne hasła są tworzone według tego wzorca. Czy pojawiła się też kwestia standaryzacji standardowych tematów, jak na przykład wypowiedź taka, że hasła niestandardowe mają duży problem z dostaniem wyróżnienia w Wikipedii, ponieważ, no powiedzmy, tutaj posłużę się cytatem, jest tam jakaś księżna, można o niej naprawdę napisać pół strony i to jest wszystko, co w historii o niej napisano, bo dziewczyna w wieku 12 lat poszła do zakonu i to jest wszystko. Mówiono też o tym właśnie, że hasła niestandardowe trudno później rozwijać, nie tylko trudno im dostać wyróżnienie, ale wręcz trudno je rozwijać. W opinii edytorów Wikipedii właśnie hasła wyższej jakości to są takie, które są rozwijalne. W hasle powinna być zachowana proporcja w długości poszczególnych części, rozdziałów hasła, sekcji hasła. Dostosowanie długości wstępu do reszty tekstu. Po co komu hasło, w którym jest wielki, długi wstęp mówiący o większości zasług opisywanej osoby, jak później dalej właściwie jest to powtórzone w proporcji 1:1. Edytorzy też wskazywali trudności opracowywanego tematu jako coś, co definiuje jakość. Znowu się posłużę cytatem. Właściwie te wszystkie biografie, one były pozbawione jakiejś zasadniczej trudności. To były dość łatwe tematy. Sport, jakieś aktorki, piosenkarki. I wszystkie te, które ja miałem, biografie, były właściwie kompilacją rzeczy, które można znaleźć w internecie. Hasło dobrej jakości powinno wnosić coś więcej niż kompilację faktów dostępnych online. Według wikipedystów, jakże można byłoby się spodziewać, encyklopedyczne hasło, dobre encyklopedyczne hasło powinno mieć encyklopedyczny charakter. I znalazło się jedno albo dwa hasła w toku tej naszej analizy, które nie spełniały tego warunku i o ile dobrze pamiętam, to ktoś z celebrytów zaraz po tym naszym wywiadzie fokusowym trafił do poczekalni, która jest celebrytek. Dobrze jest, jeżeli w haśle są linki wewnętrzne. Jeden z uczestników tego badania na przykład mówił o bliskiej mu osobie, która mówi tylko w języku polskim,
i dla niej czytanie Wikipedii jest o wiele lepsze, o wiele istotniejsze niż szperanie w Google, co on jako osoba władająca angielskim może spokojnie zrobić. Źródła, bibliografia i przede wszystkim poprawność językowa i stylistyczna. To są cechy dobrego hasła według wikipedystów. Źródła i bibliografia. Dobrze by było, żeby były to źródła nie tylko internetowe, bo internet według uczestników badania jest płaski, powierzchowny najczęściej. A jeżeli ktoś ma książkę, która jest wydana w jakimś znanym wydawnictwie, możemy przede wszystkim mówić o poziomie wiarygodności takiej publikacji źródłowej i przede wszystkim o głębszym ujęciu, szerszym ujęciu tematu. Przejdźmy więc do czytelników. Przeprowadziliśmy drugi wywiad fokusowy z czytelnikami. I o ile edytorzy wskazywali rzeczy, które dla nas jako dla wikipedystów są takie oczywiste, encyklopedyczny charakter, linki wewnętrzne, źródła, przede wszystkim źródła, bibliografia, to czytelnicy wskazywali rzeczy troszeczkę inne. Czytelnicy chcieliby, żeby hasło dobrze się czytało pod względem wizualnym rozłożeniem, żeby miało dobrą strukturę, żeby było podzielone na sekcje. Czytelnicy nie chcieliby, żeby hasła w Wikipedii stanowiły ścianę tekstu, bo to się ciężko nawiguje. Chcieliby, żeby podział na sekcje był logiczny, może też ustandaryzowany. Czytelnicy uwielbiają infoboksy. Hasło z infoboksem natychmiast dostawało wyższą, lepszą ocenę jakościową. Hasło ze zdjęciem również dostawało od razu wyższą ocenę jakościową, chociaż no, nie byłbym sobą, gdybym nie wskazał czytelnikom, że nie wszystko da się załatwić, jeżeli chodzi o zdjęcia i czasami rzeczywiście jedyne, co w przypadku biografii możemy znaleźć, to zdjęcie nagrobka. Lepsze to niż nic, ale nie wiem, czy zdjęcie nagrobka prawidłowo ilustruje osobę. Czytelnicy doceniają istnienie w haśle dodatkowych informacji, faktów, danych, ciekawostek, cytatów, linków do źródeł i linków do innych powiązanych haseł. Jeden z czytelników powiedział, jeśli mam dodatkowe linki, dodatkową bibliografię, jeżeli mam jakieś źródła czy przypisy, które występują pod, to ja często sobie te przypisy też przeglądam. Artykuły, które są zalinkowane hasłem. Bo też tutaj akurat w wielu przypadkach brakowało przypisów w biografiach, które ten czytelnik dostał, ale w mojej opinii one są bardzo cenne. Jeżeli mamy poszerzone informacje, jeżeli chce się czegoś dowiedzieć na temat tego hasła, to mamy linki jakieś dodatkowe, nawet poza Wikipedią, do innych artykułów, do jakichś opracowań, prac i tak dalej. Czytelnicy widzą, które hasło zostało opracowane pieczołowicie, dokładnie i wyczerpując temat. Które hasło prezentuje rzeczywiście potężny zasób rzeczywistej wiedzy. Które hasło jest kompletne, które hasło jest wiarygodne. Zwracają uwagę, że hasło, w ogóle w wielu wypowiedziach powracał wątek połączenia długości hasła z jego intensywnością. Że warto to wziąć pod uwagę, bo jeżeli hasło nie jest intensywne, to nawet przy dużej ilości znaków, a tą ilością znaków jest 4000 znaków ze spacjami, takie jest minimum porządnego hasła, które czytelnicy uznają za wystarczająco dobrej jakości, żeby się nim zainteresować i żeby było wiarygodne. Jeżeli hasło nie jest intensywne, to nawet przy dużej ilości znaków łatwo się w nim odnaleźć. A jeżeli jest intensywniejsze, to wtedy lepiej je też jest jakoś je podzielić. Czytelnicy bardzo by chcieli, i to jest ukłon w stronę pewnie Borysa, ale też innych osób, które nagrywają wymowę, warto byłoby zamieszczać wymowę, nazwisk, bo w wielu przypadkach nie wiadomo, jak wymówić nazwisko danej osoby, czy nazwę instytucji, w której ta osoba pracowała, tytuł filmu, w którym zagrała. To są więc cechy hasła wysokiej jakości według czytelników. I teraz uwaga, fajerwerki. Zarówno edytorzy,
jak i czytelnicy lepiej ocenili jakość haseł konkursowych? To jest odpowiedź na pytanie, które postawiliśmy sobie w tym badaniu. Wróćmy kilka slajdów. Jeżeli wrócimy mentalnie o kilka slajdów, zobaczycie, że chcieliśmy wiedzieć, czy wysiłki Stowarzyszenia Wikimedia Polska polegające na organizowaniu konkursów, wysiłki angażujące środki pieniężne, wysiłki organizujące czas organizatorów, jurorów, zarządu, pracowników, czy to się przekłada na wyższą jakość haseł? Okazuje się, że tak. Bo gdy poprosiliśmy w końcowej części tych wywiadów fokusowych o wskazanie z tych puli 10 haseł indywidualnie przydzielanych uczestnikom takich haseł, które są wysokiej jakości, częściej pojawiały się hasła konkursowe. To nie jest koniec drogi związanej z tym badaniem. Uśmiecham się w stronę Ani i Marty. Najpierw dołożymy do tego troszeczkę metryk ilościowych. Dzięki wolontariuszowi Karolowi Głąbowi będziemy mieli również możliwość zerknięcia na te hasła, na te ponad 3000 haseł niekonkursowych i ponad 600 haseł konkursowych w ujęciu ilościowym. Czy hasła, nadal opracowuję razem z Karolem pomysł na to, co mierzyć, no ale czy hasła są dłuższe, czy gęściej są w nich osadzone przypisy, czy więcej haseł konkursowych czy niekonkursowych ma ilustrujące grafiki, czy mają infoboksy, o których czytelnicy tak wspominali, czy jak są podzielone na sekcje. Zobaczymy więc, czy wyniki takiego ilościowego spojrzenia na hasła konkursowe i niekonkursowe, biografie kobiet powstające spontanicznie i powstające w ramach konkursów, czy to popiera to, co osiągnęliśmy w badaniach jakościowych, w wywiadach fokusowych. Więc dołożymy do tego te metryki ilościowe i napiszemy artykuł. Nie artykuł na Wikipedii, napiszemy artykuł naukowy. I go opublikujemy. Jestem tego całkowicie pewny, jestem o tym święcie przekonany, że go opublikujemy. Co więcej wam powiem, opublikujemy go w jakimś dobrze punktowanym czasopiśmie naukowym. To jest moja motywacja na najbliższe tygodnie, żeby opracować ten artykuł i go puścić gdzieś do publikacji. Dlaczego? Dlatego, że wszystkim nam to coś da. Ania i Marta są badaczkami pracującymi na uczelniach. Więc da im to dorobek naukowy w dosyć mało zbadanej i takiej chłonnej, jeżeli chodzi o badania, dziedzinie. Może to być trochę socjologia internetu. To jest również tytuł kolejnej książki Dariusza Jemielniaka. Bardzo fajny podręcznik do badań ilościowych i jakościowych społeczności i zjawisk internetowych. Tak, więc da im to fajny wkład badawczy w niekoniecznie dobrze rozpoznaną, ale bardzo chłonną dziedzinę. Mi da zrozumienie, lepsze zrozumienie tego, jak ta Wikipedia, jak te Wikimedia działają. Da mi to motywację do pracy dalej. Kto wie, może da mi to troszeczkę motywacji do zrobienia tytułu naukowego. W Stowarzyszeniu Wikimedia Polska to badanie na pewno da wiedzę o tym, jak mądrzej podchodzić do organizowania konkursów edycyjnych, żeby jakość tych haseł powstających w konkursach edycyjnych była jeszcze wyższa, nie zabijając przy tym ducha takiej przyjaznej rywalizacji i przyjaznego współdziałania. Może społeczności da to asumpt do myślenia o tym, jak zdefiniować hasło wysokiej jakości, jakie powinny być standardy artykułów, może jakie powinny być standardy biografii, może da się na podstawie tych spostrzeżeń edytorów, ale i czytelników, bo pamiętajmy, że piszemy dla czytelników, może da się wysnuć wnioski o tym, jak ustandaryzować biografię. Więc to jest krok następny, ale skoro na początku pojawił się slajd z drogą, to wróćmy do tej drogi i pojedźmy sobie jeszcze dalej. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, a już po obgadaniu wstępnych wyników z
Martą, Anią i Natalią pojawiły się kolejne pytania, pojawiły się kolejne pomysły. Mamy pomysły. Zwykle tak jest, że opublikowanie badań, zrobienie artykułu naukowego pozostawia troszeczkę więcej pytań, na których możemy albo my, albo inni badacze oprzeć się, żeby dowiedzieć się czegoś więcej, czegoś lepiej, żeby może potwierdzić, a może podważyć te wyniki. Mamy pomysły. Aktualnie we współpracy z trzema badaczami ilościowymi, Christian Consoni, Mark Miguel i trzeci kolega, którego nazwiska przykro mi, ale nie pamiętam, badamy retencję zaawansowanych użytkowników. Stworzyliśmy sobie model takiego użytkownika, który jest zaawansowanym użytkownikiem Wikipedii. Nie musi być administratorem, ba, nie musi być redaktorem, ale jest wrośnięty w ten projekt i istnienie tej grupy użytkowników jest gwarancją tego, że Wikipedia jest stabilna, że będzie działać dalej, że będzie pilnowana, że nie ulegnie jakiejś atrofii, degeneracji i zniszczeniu. Chcemy zobaczyć, czy ta grupa jest duża, czy mała, czy ona się powiększa, czy pomniejsza, biorąc pod uwagę model, pewien liczbowy model, który sobie założyliśmy. To nam też da troszeczkę wiedzy o tym, jak społeczność wikipedystów wygląda, czy ta społeczność kostnieje i warto wpuszczać coraz więcej świeżej krwi, czy może ta populacja tych użytkowników zaawansowanych, gwarantów jakości i funkcjonowania projektu maleje i należy się o nią bardziej troszczyć. To jest badanie, które jest w trakcie. Panowie właśnie liczą nasz model. Ale będziemy realizować jeszcze dwa badania. Wstępnie rozmawiałem z Martą i Zanią o tym, że chcielibyśmy zobaczyć, jak wikipedyści podchodzą do haseł na tematy bieżące. No, aktualnie to są tematy związane z COVID-em, to są wszystkie artykuły opatrzone szablonem bieżące wydarzenia, to jak wydarzenia na granicy polsko-białoruskiej, na granicy białorusko-litewskiej, jak misje kosmiczne aktualnie się rozgrywające, no oczywiście wszechobecny COVID. Chcielibyśmy metodami jakościowymi zobaczyć, jakie jest podejście wikipedystów do tych haseł newsowych i zobaczyć, jakie są oczekiwania czytelników i czytelniczek w stosunku do tych samych haseł. Czy czytelnicy w ogóle chcą takie hasła w Wikipedii widzieć, a jeżeli tak, to jak oddzielą ziarno od plew, jak stwierdzą, że hasło jest wyczerpujące temat, że hasło jest dobre. Mieliśmy tę dyskusję w Wikipedii pewnie nie raz i nie cztery. Mieliśmy artykuły lądujące w poczekalni dotyczące wydarzeń bieżących, więc uważam, że przeprowadzenie takiego badania znowu da coś wielu graczom, da coś społeczności, da coś mi, da coś badaczkom, pewnie da też coś stowarzyszeniu. Jak są badania jakościowe, to będą też badania ilościowe. Chcielibyśmy zajrzeć do poczekalni. Nie po to, żeby tam poczekać, ale po to, żeby zobaczyć, czy opiekunowie poczekalni są na przykład przeciążeni. Czy da się to ustalić w sposób liczbowy? Czy te same osoby, które inicjują dyskusję, ją zamykają, a może jest małe grono węzłów, to pewnie będzie podejście z analizy sieciowej, czy jest jakieś małe grono węzłów, przez które przechodzi większość komunikacji i decyzji w poczekalni? I to znowu da coś wielu grupom użytkowników. Może dzięki temu Wikipedia będzie troszeczkę lepsza. To jest taki fajny cel. Jedziemy tą drogą jeszcze dalej? Oczywiście, jeszcze i jeszcze dalej. Opowiedziałem wam o badaniach, które już robimy i które planujemy. Mówiłem wam o badaniach ilościowych i tutaj jest taka gwiazdka, buduję ekipę. Jeżeli znacie dobrego ilościowca, który chciałby coś do dorobku naukowego, zaproście go do mnie.
zaproście go do mnie. Jeżeli znacie, jeżeli macie pomysł na badanie naukowe, publikowalne badanie naukowe, które sprawi, że Wikipedia będzie lepsza, a świat naukowy wzbogaci się o jedną, jeszcze jedną i jeszcze jedną publikację na temat tego, jak Wikipedia działa, jak to wyjaśniać od strony naukowej, zapraszam do siebie. Jeżeli chodzi o badania, mamy też przewidziane środki na wsparcie tych badań, więc nie musi to być robione metodą domową. Pewnie większość z Was mnie zna, ale dorzucę za chwilkę swojego maila do czatu. Edytuję pod swoim imieniem i nazwiskiem, jestem pod swoim imieniem i nazwiskiem osiągalny w mediach społecznościowych, na kanałach komunikacji wikipedystów. Jeżeli chcecie coś dołożyć do tych badań, które robimy, jeżeli chcecie pomóc przeprowadzić badania kolejne, jeżeli chcecie skierować do mnie, do stowarzyszenia osoby, które takie badania mogą poprowadzić, takie jak tutaj Wam naświetliłem i jeszcze inne, bo tych pomysłów już mamy więcej w szufladzie, tylko że ich z tej szuflady jeszcze nie wyciągałem. Zapraszam. A ja ze swojej strony dziękuję za wysłuchanie mnie. Gadałem długo, to może teraz ktoś inny. Dziękuję Wojtku za to, że tak pięknie opowiedziałeś o pięknych rzeczach, które się dzieją i za to, że pokazałeś, gdzie ta droga jeszcze może nas doprowadzić i jak wszyscy zyskamy na tym, że nią idziemy. I co, i za chwilę przejdziemy do pytań, a ja w tej chwili wyłączam nagrywanie.